Witajcie w nowym tygodniu. Ten tydzień zaczniemy naprawdę bardzo słodko, bardzo przyjemnie od marcypanowych ketopralin. Do ich przygotowania rozpuszczam masło i doprowadzam do lekkiego palenia. Nie jest to konieczne, żeby masło palić, lekko palić, ale ten posmak daje naprawdę bardzo dużo. Masło lekko posoliłam. Teraz dodaję 2 łyżki mascarpone. Może robić wrażenie, że nie chcą się połączyć nam te 2 składniki, ale spokojnie. Zaraz to przeleję do masła orzechowego i wszystko nam się fajnie połączy. Oczywiście można to zrobić za pomocą robota kuchennego, ale myślę, że to nie jest aż takie konieczne. Widzicie, jak fajnie. I już mamy praktycznie gładką masę. I dodaję mąkę migdałową. Można zamiast mąki dać tarte, ustarte migdały, ale mąka ma bardziej gładką, daje nam bardziej gładką strukturę. Dodałam odrobinę rumowego aromatu. Można dać troszeczkę więcej, to już jest kwestia indywidualna. Przekładam do formy wyłożonej papierem do pieczenia i będę chłodzić w lodówce. Jeśli mamy mniej czasu, można od razu do zamrażalnika. Będzie szybciej i masa będzie bardziej taka zbita. Teraz przygotowuję polewę w kąpieli wodnej. Wykorzystałam czekoladę powyżej 80% kakao. Masa zastygła i kroję na 20 równych, no mniej więcej równych kawałków. Jeśli masa jest dobrze zastygnięta, jest twarda, można zanurzać w polewie. Natomiast jeżeli jest taka bardziej krucha, lepiej to zrobić za pomocą pędzelka. Dlatego oddzielam każdy kawałek, żeby było łatwiej. Polewa jest w ogóle bardzo, bardzo, bardzo smaczna, także nie martwcie się, jeżeli gdzieś tam skapnie. Na pewno znajdzie się ktoś chętny, żeby ten nadmiar zjeść. I tu już po zastygnięciu, po godzinie w lodówce można zajadać. Jeżeli podobał Wam się materiał, nie zapominajcie o skomentowaniu, o zostawieniu łapki i zachęcam do subskrybowania. Do następnego razu, pa, pa!